prezentujemy Desu. Model Ptirien, walc bojenia, hymn na cześć kobiecego ciała. Kombinacja Barbe Bleu, poemat z koronek, muzyka dobrego gustu. Aplikacja Lyric, proszę zwrócić na... Mój panie, co to wszystko ma znaczyć? Proszę pana, ja w ogóle nie w tym celu. Pan mnie źle... To jest naprawdę szczyt bezczelności. A żeby człowiekowi starszemu na poważnym stanowisku pokazywać takie te... że też policja takie rzeczy toleruje. To jest bezwstyd i demoralizacja. Dzień dobry państwu, Grzegorz Rogowski. Witam w kolejnym odcinku cyklu Filmy, które kochamy. A ja może rozepnę ostatni guzik mojej koszuli, bo będziemy dzisiaj mówili o temacie dość interesującym. A jest to erotyzm w polskim kinie przedwojennym. Zapraszam serdecznie. Czy pan nie zauważył, że pan mi się podoba? Nie nęci mnie taka, co to, co rannym. Wie pan? Ja nie jestem znowu taka. Erotyzmu w polskim kinie przedwojennym no, w zasadzie mamy bez liku. Te przykłady można mnożyć, chociaż no, nie wszystkie są dość oczywiste i pewnie nie wszystkie będą się państwu tak jednoznacznie kojarzyły. Zacznijmy może od tych najwcześniejszych filmów i jednego z moich ulubionych filmów, czyli filmu Bestia z Polo Negri z roku 1917. I proszę sobie wyobrazić, że ten taniec zmysłów, który pojawia się w tym filmie, no i był jednym z najbardziej erotycznych tańców, jaki pojawił się tamtego roku na ekranach polskich kin. Dziś pewnie nie widzimy w tym niczego zdrożnego czy niczego, co rozpalałoby zmysł, ale proszę mi wierzyć, że pokazane łydki Poli Negri czy sukienka z dużym dekoltem i taniec tak blisko mężczyzny w roku 1917 rzeczywiście był bardzo erotyczny. Musimy pamiętać, że nie wszystkie przykłady erotyzmu, które pojawiały się w polskim kinie przedwojennym, no, były takimi, jakimi chcieli je pokazać reżyserzy czy producenci. No, musimy pamiętać o tym, że II Rzeczpospolita to okres panoszenia się, bo chyba inaczej nie można powiedzieć, cenzury filmowej, która bacznym okiem przyglądała się temu, co na ekranie się znajduje. Dzisiaj dość ciężko nam jest odtworzyć, czym dokładnie sugerowali się polscy cenzorzy. No, możemy się odnieść tylko i wyłącznie do tego, co działo się za granicą, a mówię tutaj o niesławnym kodeksie Williama Hayesa, który właściwie stworzył podwaliny amerykańskiej cenzury. No i proszę sobie wyobrazić, że według tego kodeksu chociażby dwoje ludzi siedzących na jednym łóżku w zasadzie mogło na nim siedzieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jedna chociaż noga spoczywała na ziemi. I taka scena pojawia się w polskim filmie przedwojennym. Mówię tutaj o filmie Druga Młodość, gdzie para kochanków, Maria Gorczyńska gra starszą kobietę, leży na łóżku i za chwilę ma dojść właśnie do sceny czysto seksualnej. Ta scena zachowała się. Wiemy, jak ona wyglądała, wiemy, że oboje leżeli na łóżku i ona była dużo bardziej sugestywna, dużo bardziej wymowna, natomiast to, co zachowało się do naszych czasów, no jest to scena już bardzo, bardzo okrojona, gdzie w zasadzie możemy sobie tylko wyobrazić, że do czegokolwiek w tej górskiej chacie doszło. Stara wyjechała. Jaka stara? No moja pani, co to pan doktor od niej pokój odnajmuje? Na 2 dni wyjechała. To my teraz sami jedni w mieszkaniu. A może pana doktorowi jakby pan doktor chciał, to by się kobietom podobał. Również reżyser filmu Doktor Murek, Juliusz Gardan, nie starał się wyjść poza te ramy, nie starał się walczyć z polską cenzurą i pokazywać erotyzmu w sposób dużo bardziej dosłowny. I mamy tutaj chociażby scenę, w którym Karolka uwodzi doktora Murka i w zasadzie jedynym śladem tego, że doszło między nimi do jakiegoś romansu, do jakiejś fizyczności, jest spinka, którą doktor Murek znajduje rano w swoim łóżku. Szczerze powiedziawszy, scena dość śmieszna, bo doktor Murek jest bardzo zdziwiony tym faktem, jakby zupełnie nie pamiętał, co stało się zaledwie kilka godzin wcześniej. Scena, w której absolutnie wszystko dookoła stara się odwrócić uwagę od tego, co robią główni bohaterowie, jest scena z filmu Głos Pustyni z roku 1932. No, tam dochodzi do zbliżenia między Jamilą, graną przez Norenej, a jej partnerem ekranowym, granym przez Adama Brodzisza. No i w zasadzie jedyne, co widzimy, to wirujące palmy dookoła, które mają pokazać, jak bardzo aktorom czy postaciom zawróciło się w głowie od samej myśli na temat tego, co się stanie. No
i później sama finałowa scena, gdzie widzimy tylko buty Nory May, które są nagle przykrywane oficerską czapką Adama Brodzisza. Teraz tam. Panie poruczniku, proszę tam nie wchodzić, tam jest kobieta. No to zobaczymy tę kobietę. Drakońską przedwojenną cenzurę filmową przeszła jednak jedna scena, która w sposób dość oczywisty mówi o tym, co stanie się między dwójką głównych bohaterów, a mówię tutaj o scenie z filmu Córka generała Pankratowa. Widzimy w niej spotkanie głównej bohaterki Aniuty, granej przez Norę May, z Bolesławem, granym przez Franciszka Brodniewicza. No, scena jest bardzo oczywista, bo Aniuta zrzuca z siebie ubranie, następnie Bolesław do niej podchodzi. W zasadzie wszyscy doskonale wiemy, co się stanie. Widać zresztą nagie ramiona Nory i nawet bielizny, więc rzeczywiście jest to niesamowite, że ta scena w ogóle przeszła przez cenzurę i pokazała się na wielkim ekranie. Tak naprawdę nie wiemy, jak wiele odważnych scen erotycznych zostało zrealizowanych w okresie II Rzeczpospolitej. Nie wiemy, jak wiele wydzieła cenzura. Cały czas liczymy na to, że uda nam się znaleźć kopie produkcyjne, kopie zaginione, na których takie sceny się pojawią i będziemy mogli Państwu nieco więcej o nich opowiedzieć. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Filmy, które kochamy. Dziękuję bardzo.